Antonio z tej strony, witam ponownie, razem ze mną jest Repus. Bez Crasha tym razem. Tym razem bez Crasha, to nasze trzecie podejście do tego odcinka. Tak. Od trzech razy sztuka, jak mawiają. A jak nie, to anulujemy serię. Bywa. Tak, kolejną. Ej, wszystkie możliwe klejmy na Bawarii już porobione, możesz do Bawarii wracać. No ja mam ważne pytanie, nie nudzi ci się trochę? W sumie to na razie wolałbym, żeby mi się trochę ponudziło. Po agresywnej ekspansji musi trochę spać. Ale ty po prostu wojnę poprowadzisz. Poblegasz fort może. Dlaczego ja? Bo ci się nudzi. Wow. Polska i Pomorze zjedli Tony Gordon. Mówiłem ci to, słuchasz mnie, widać. Dobrze, że uważasz, co mówię. To. Jajco. Masakra. Wow. Nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek taki wielki Verden. Zaraz chcę go właśnie zmniejszyć. Jesteś gotowy, by mi pomóc? No i tak średnio, bo ja myślę nad wasalizacją Würzburga. Leć. Nie potrzebuję cię. Oni mają taką autonomię, że gówno zrobią. Będę mieć elektora, który będzie na mnie głosować. A Austria będzie tracić Imperial Authority, bo elektor będzie wasalem. Masz sojusz z kim, Würzburg? Z Frankfurtem i z Alzacją. Okej. Okay. Ile wojska ma Frankfurt i Alzacja? Alzacja ma 7 tysięcy, a Frankfurt 8, czyli macie 15 tysięcy plus ile ma Würzburg? 6. 21, czyli macie tyle wojska co ja. Że ja jestem już na swoim limicie, a wy pewnie jeszcze się powiększycie, jeżeli chodzi o to. Czy mi wie ktoś o pomoc się w tej wojnie? Co? Ja bym ci chętnie pomógł w wojnie, bo zaraz skończę swoją. O, kometa. Ja się kuźwa z kółko zrobili cwele. Ech. Build cost. A ja to mogę przegrać. Dobra, chyba nie. Więcej jednostek. Wygląda zostało. Jakbyś wygrywał. Ale przez moment straciłem więcej niż oni. I to szybciej. Przez rzekę i pewnie las, bo tutaj w Niemczech wszędzie są lasy. Tu po lewej i tak dalej. No. I po ich armii. Łatwo poszło. Jak tam relacje z Polską mogłyby być lepsze? Austria? A nie chcesz jednak do wojny, by pooblegać? A w sumie nie musisz chyba. Ty walczysz no. tylko z nim. A miałem zbyt mało ludzi do oblegania w pewnym momencie. O, zarąbisty event. The Last Jousting Tournament. Jousting, to się chyba czytało. Tam. Pół biedy jak się czyta, ważne co robi. No. 75 tego. Generał 75 Army Tradition, nie? Nie. Czy to ten drugi event? Morale 10%. A. To druga odmiana. Jeszcze jest podobny event, co ci daje generała. Za 25 legitymacji i generała z 75 armii tradycznej. Ale mi ten ziomuś od Better Relations Overtime dupę ratuje teraz. Nie, kupcy, nie oddam wam mojej prowincji ze złotem. Baśnicie. Jak tak możesz odmawiać ludziom pragnącym zarobku? Tak.
Oni mogą zarobku pragnąć, ale nie znaczy, że go dostaną. Ta Hamburg jest Free City, to? To? O chuj, jest Free City. No. Hamburg, Lubecka i Bremen. Chyba. Nie, Lubecka nie jest Free City. Bo chciałem wziąć Lauenburg, nie oklejmować Hamburg i wziąć Hamburg, żeby mi dostęp do Oldenburgu. Ale jak tam chyba Lunenburg i Stade. Ja sobie pobuduję trochę marketplace'ów. Moje dochody z handlu. Dobra, jak na razie wojny nie prowadzisz. Jak zaczniesz wojnę, to mnie zawołaj. Spoko. Poczekam, aż skończysz tę wojnę. W sensie, jak będziesz prawie na końcu, żebyś miał czas je skorować przez drugą wojnę. Fort zdobyty. Nice. Wow. Mój władca jest zajebistym generałem. 0042. Będzie szybko chodzić i podbijać, ale bije się okropnie. A tam ujdzie w tłoku. Nawet żadnej gwiazdki nie mam przy armii. The fuck? Nie, nie mam czasu teraz gadać. Fani ciebie wychwytują? Nie, kumple. Werden, padaj. No. A Würzburg jest elektorem? Jest. O, ale Francja się wbiła w Aragonie. Stabilność czy 10 prestiżu? Bardzo ciężki wybór. Niech się podda wasza stolica. Fort was szybciej upadł niż stolica, proszę was. What the fuck, Nuremberg, jak na wolne miasto jest bardzo często w wojnie. Atakujesz Baden. Okej. Okay. Tylko z kim ty masz sojusz? Z Augsburgiem, Mainzem i Württembergiem. Więc pewnie Mainz atakuje Baden. Nie, Württemberg. Württemberg. O, technologia? Admin tech. A ja mam fajne. Dyplomatyczną. 655. Pas de heretico comburendo act. 2% więcej podatków i 0,5% siły misjonarzy. Widzisz Werden? No. To mam dla ciebie ważne pytanie. A teraz widzisz Werden? No widzę. Nie widzisz. Jezus Maria Mejos! Wojna! Szybko! Jedno un dwa full terytory poszło na sztadę. Raz jeszcze telefon dzwoni. Jezus. Nie mam... konkretnie. Nie mam czasu. Dajcie mi spokój. Dobra. Würzburg, deklaruję. Przez 10 lat będę miał problemy teraz. Okej, okay, powodzenia. Zmniejsz na 3. Jak teraz moja agresywna ekspansja wygląda? Magdeburg ma 47.
Saxonia 43-39. Nie aż taka duża. Przydałby się teraz claim na Oldenburg. No nie, Oldenburg jest w lidze handlowej z Genuą, kurwa. Jak ja to pomoże zaatakować? Frieslandem teraz, okej. Ej, sięgam do Frieslandu, ale też są w lidze z Genuą, kurde. To na Danię, Dania mi została. Okej, Wolfsburg nie ma armii. Poszło lepiej niż myślałem. Chyba, że Polska oleje. Pomoże, czy jestem w stanie pójść na Frankfurt czy Alzację? Nie, więc oni do mnie też nie są w stanie pójść. To pięknie. To łatwy wasal w takim razie. Kazimierz Jagielloń zdech. No, też dostałem ten event. Trzeba odnowić mariaż. To będzie jeszcze trudniej teraz dostać tego wojnę z Pomorzem. Aha. Dostali gryfa. A następny jest podebrat. Moja dynastia, okej. Okay. Support R. Ale ty supportujesz swojego jako swojego, a nie podebrada, który już jest. Może. Ale mimo wszystko będę mieć dynastię. Będę mieć te plus 15 do relacji, nie? Ale ty masz dynastię z podebrat, a tam jest podebrat. Ha! Różnica kurwa jednej literki. Super Hohenzollera im boostuje. 2-1-1. A mój jest jaki? 4-1-1. Kurde, bo będę się wbijać tak przez całą północ, całe północne Niemcy, całe północne HRL. Dobra. Bo z Pomorzem gówno zrobię. Majos, wiesz, że ponoć szykuje się niedługo duża wojna. Możesz dać na czwórkę, bo teraz czeka mnie czekanie, aż się zgodzą na pokój. Co ty na długą wojnę, dużą? Co to znaczy duża, z Genuą, Mainzem, Utrechtem, Chorwacją, Frieslandem, Oldenburgiem, Pomorzem i Munsterem. To znaczy duża wojna. Genua? Tak, Genua. Co ty za trade league zaś chcesz atakować? Oldenburg, by zaatakować Pomorze, by zerwać Pomorzem wszystkie traktaty z Polską. O, masz... Muszę sobie zaznaczyć. Gandar akceptował odkrywanie mapy od Maszriku. Okej, fajnie. Czy będzie Friesland, Munster, Pomorze, Genua i Chorwacja. Pokój byś chciał. Nie. Myślisz, że mnie warrepsami przekonasz do pokoju? To się trochę pomyliłeś. No nie, to Omen! 40 military, Paweł. Ejos, to był Omen. Co za jest za Omen? Minus 1 stabilności, to był Omen. O, Wurzburg miał bunt. Powinieneś być wdzięczny, Wurzburg, pozbyję się twojego buntu. Wolę trzymać stabilność na plus 1, nie wiadomo jaki disaster może się uwolnić tak z dupy. Ja mam plus 2 z eventu. Mi właśnie spadł, musiałem wyboostować. Ale przyjemnie się gra tą Brandenburgią. Na pewno przyjemniej niż Szwecją. Na pewno. Czechami też się przyjemniej gra, nie czekając na nadejście wojny róż. Ciągle. Albo aż cię Dania z Moskwą zaatakują. Tak. Ale to był twój problem, nie mój. No i wojna róż twój, a nie mój. No. Uuu, technologia? 666. Szatańska liczba. Dzwonić po egzorcystę? Właśnie zastanawiam się. Chyba sobie manpower trochę podniosę. Ale Clergy ma influensa wyboostowanego.
6 lat dopiero spań, jakiś event będzie, co im boostuje influencer, to się denerwuje. Będziesz mieć tych... Jak się nazywał ten disaster? Boże, co się dzieje? Moim dziedzicem jest Albrecht Achilles von Hohenzoller. No. Ma 48 lat. Jest lepszy od poprzedniego chyba. Ale to było tak, że zmarł mi dziedzic, pojawił się nowy, od razu zmarł i pojawił się nowy. Ale mój dziedzic jest zarąbistym generałem 2-3-1. Przez to masz tego, Average Claima. No i teraz on jest 2-3-1. Jeżeli chodzi o generała. No to niezły. 3 do szoku na początku gry. Ja bym od razu zaczął na przykład robić na moim Brunschwiku Build Spy Network. Bo nie ma żadnych sojuszy, a polepsza relacje z Austrią, więc to jest akurat niedobre. Dobra, ja popieram pierwszą reformę w HR. Ja też. Ja w sumie popieram wszystkie 3 pierwsze, chyba? Bo 4 pierwsze, dopiero 5 nie pozwala prowadzić wojen. A wszyscy na Austrię głosują. Wiesz, na upartego mógłbym pójść na kolonię, wybłagać o głosowanie na mnie, ty byś zagłosował, ja bym zagłosował i by było 3 na 4. Wurzburg będzie głosować na mnie, jak go zwasalizuje. Złota Orda komu powiedziała wojnę? Nie wiem. Polsce? Czyli Polska bije się złotą... Polsce. Polska wypowiedziała wojnę Złotej Ordzie. A nie na odwrót? Nie, bo jak idziesz na Złotą Ordę, to jest Defender against Poland. A no w sumie? Mam nadzieję, że zostaną mu sromotny w pierdzie chociaż Polacy na tyle, by nie opowiedzieli się po stronie Pomorza. Ja nie wiem. Ja właśnie widzę, jak armie Złotej Ordy są squishowane. Właśnie boję się na to patrzeć. A też masz sojusz z Polską? Tak. A. Już zgodzisz się na wasala? 94 na 112. No jeszcze z pół roku. Wasal w Würzburgu, wasal w Saksonii. Będę mieć 2 głosy plus mój trzeci. O. Długo to wojnę jeszcze będziesz prowadzić? No z pół roku. Bo to jest taka wojna na czekanie, bo nie chcę brać żadnych przemarszy wojsk, żeby nie tracić punktów dyplomatycznych. Po prostu czekam, aż się zgodzą na moją propozycję pokoju. No nie, clergy nie mogą dostać influenza, nie, na stówę. Bym się zesrał, ale generous donate już mogę dać, byście się nie obrażali. A co dawało ten? Bo pamiętam... tego, plutokratic kupci zmniejszało morale armii, jakie nie pierdoły. Nobel, rebci, no, nobility, bodajże zmniejszało dochody z handlu, ale jeszcze nie miałem nigdy disasteru związanego z tym. Sklepczy i server lost. User in your channel timed out. Okej, w takim razie będzie krótszy odcinek. Repus ma dzisiaj problemy z internetem. Dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na razie.